Dzień dobry, witam was ponownie w grze Unravel. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą rozgrywkę tutaj w ostatnim, bo ostatnim, przedostatnim, nie wiem, dodatkowym tym tutaj, o już tym ostatnim. Mam tu odkryty jeden sekret, dlatego że sobie po prostu chwilę pograłem, miałem nagrać wcześniej odcinek, a po prostu musiałem wyjść, więc już tego nie nagrywałem i po prostu no, tak się złożyło, że po prostu nie mogłem. Więc sobie zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Juj. Dobra, tutaj będziemy śledzić dalej tego ptasiorka. Tu oczywiście mamy dalsze wspomnienia już. I ja wcześniej tutaj, widzicie, tam na dole jest właśnie jedno miejsce, które zebrałem. I to było... I tylko tam doszedłem, włączyłem nagrywanie. Byłem po prostu strasznie zmęczony i po prostu nie miałem jakoś siły nagrywać. Ale to szybko naprawimy. Pokażę wam tutaj dokładnie, jak tutaj wszystko co zrobiłem. Spróbujemy to otworzyć. Także tylko otworzyć kawałek. No. Na szczęście... Nie jest to daleko. A. Właśnie sobie przypomniałem, dlaczego wyłączyłem. Dobra. Chodzi o to, że tutaj, w ten moment to już jest bardzo ciężki etap. Ogólnie i... Nie tyle... Dobra. Tu się podepnijmy. Teraz musimy ostrożnie. To jest naprawdę ciężkie, bo... Nie, musimy tutaj. Musimy trzymać cały czas swoją pępowinę i rzucać lasem, żeby się podciągać. Ja widzicie, trzeba tutaj co chwilę. No, dawaj. Trzeba tutaj co chwilę. Dobra, to spuśćmy pępowinę. Okej. Okay. Widzicie, tutaj mieliśmy ten dodatkowy sekret. To widzicie, jak go po prostu tutaj zdobyć. Jest to ogólnie dosyć ciężkie. Zastanawiam się w ogóle, czy jest to możliwość normalnego wrócenia. Nie ma tej możliwości normalnego wrócenia, bo trzeba się tutaj... No bo może i dałoby radę zrobić to w drugą stronę, ale byłoby to wody pierdliwe. Więc sobie po prostu tutaj polecimy. Więc skoro już mamy jeden sekret odkryty, możemy po prostu popierdzielać trochę do przodu. Nie. Dobra. Weźmy tutaj, się podczepmy. I raczej trzeba tutaj w prawo iść następnie. Okej. Okay. No już udało mi się tutaj parę razy spać, bo zapomniałem dać do góry. Bo niestety nasz jarn łapie się tylko tego do góry. Znaczy, łapie się takich świecących kawałków, jak się da po prostu analogiem do góry, trzeba albo klawiaturą do góry. Inaczej ma na to kompletnie wyrąbane i może spaść i się nie złapie, bo jest głupią włóczką. Zejdźmy sobie tutaj na dół, nie ma nic. I tu? Okay, możemy się tutaj podpiąć. Podepnijmy się. Wisiu! Kurde. Okej. Okay. Mamy. No ja się to jeszcze teraz podczepię. Jakby co będę miał zapasową linę. Dobra. No jeszcze tylko kawałek. Jestem ci się w ogóle złapać? Ho, będzie problem. Ja tam nie widzę miejsca, gdzie moglibyśmy się złapać i to jest problematyczne. Tam do góry. Wątpię, żeby tam była jakakolwiek możliwość spięcia się, bo nawet nie mam jak się wybić. Aj! Nie! Które porównując z wodą, to ten kwas jest po prostu pierdliwy, bo naprawdę wystarczy tylko troszeczkę zahaczyć i już nasz kurczę tutaj włóczek się tutaj od razu stapia. Nie jest to przyjemne na pewno. To coraz bardziej jak gram w tę grę, coraz bardziej mam ochotę, żeby zagrać sobie w Little Nightmares 2. Chyba będę musiał sobie zakupić. Też mam jeszcze jedną grę, którą chyba będę chciał nagrać, zanim jeszcze nagram Little Nightmare. Widzicie tam?
To jest sekret. Dobra, i teraz... Gdzie by tu trzeba byłoby pójść? Jak ja mam tam wskoczyć? W ten sposób. Okej, lecimy tutaj. Możesz to jakoś wrócić? Tak. Nie? Kurde. Jak ja mam się tam wrócić? Jest. Jest miejsce na pępowina. Dobra. Włóczka tu. Ej. Dobra. Spróbujmy jeszcze. Jeszcze raz. Dobra. Super. Udało się. I mamy kolejny element. Lecimy z powrotem. Jo, jaki biedny stworzonko zmarznięte, kurde, mokro. Kamyczki? Nie podoba mi się to. Zobaczmy, to pewnie tak, trzeba tu. Następnie tu. A nie, wiem, że nas prąd trachnie. Ojej, dostał strzała. Dobra, na środka. I co tym, a. Robale. Robactwo. Jakie nie lubię robactwa. Co się stanie jak tu? Dobra, aż mnie czepało. Dobra, przyczepmy sobie tutaj włóczkę. Nie! Kurde, te karaluchy, widać mnie, kurde, wszystko swędzi. Te karaluchy są kurde gorsze, niż... a jakby to... No chyba trzeba jakoś w jakiś sposób tą listwę włączyć. No nie mam... Uciekać, karaluchy. Możemy to pociągnąć. Nie, teraz muszę jeszcze troszeczkę, dobra. A mogę cię pociągnąć teraz? Chyba to musimy tu odwiązać. Dobra, da ze mną spokój. Robale. Złe robale, niedobre robale. A tu? Mamy taką lampę. Jak zgadnę, ona będzie tak się huśtać. Nie, ona tylko świeci czasowo. Dobra, macie tu tyle papieru, możecie sobie papier jeść, a nie kurczę włóczkę. Ale czy tutaj nie ma może jakiegoś sekretu? Jak widzicie, tutaj jest dostęp. Widzicie, tam jest. Wiążmy. Co to mi daje?
Nic nie dało. Czyli prawdopodobnie to trzeba zrobić tak, że wiążmy to. To w ten sposób. Przywiązujemy tutaj. To pchamy tu. I tu wracamy. No, dawaj, włóczuś. Góry po kabelbalach elektrycznych. Ała. Ała. Teraz trzeba będzie co między jednym piorunem a drugim unikać. Chybko, 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 nie. Nie. Biedny, biedny włóczuś. Jednak włóczka, a włóczka i prąd to nie jest dobre połączenie. Jak ja mam tam doskoczyć do tego, czy co? Dobra, i tu mamy coś takiego. Dobra, jedno mamy z głowy. No ale to już nie ma ciura, żebym mógł przebiegnąć ten kawałek. Teraz będzie... Okej. Teraz jest sobie taka dłuższa przerwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, dobra, to można jednak to unikać, o Matko Święto. A, udało się. Ja sobie to sprawdzę jeszcze na dole, czy nic nie ma. Na dole jest tylko game over, więc lecimy do góry. Dobra, wspinaj się. Dawaj, włóczek. Ała, 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 ała. I dobra, tu mamy coś ciepłego i to nie jest za bardzo, ale tu możemy użyć tego i to zwrócić i to będzie nam przyblokować maszynerię. Przyblokować albo dać nam możliwość idealnie wyliczone, tak jakby kabel był specjalnie do tego policzony. Przypadkiem tutaj to nie wpadł. No ale ta maszyna to taka porozwiała i dalej działa. Ona miała zapaliwo, że na tyle czasu wozi. A ci się trzymałem. Nieuczciwe. Dobra, lecimy tutaj jeszcze raz. Zobaczymy, co tym razem może. A, bo ja zahaczyłem o tą dolną zębatkę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Bo tu nie ma co, tu nie ma co. Hmm.
Mhm. To to mnie też załatwi. To mnie załatwia, to mnie załatwia. To co tutaj nas nie załatwia? Jak tu przejść dalej? O! Mhm. Dobra. Tam mamy po lewej, mamy... Tam mamy znajdźkę, trzeba by się jakoś w jakiś sposób do niej dostać. Sporo to mi przypomina takie niektóre takie minigierki są, znaczy minigierki, takie zagadki z wielu grach, że masz jakichś platformowych i to jest właśnie taka zagadka na cierpliwość. Im będziesz bardziej cierpliwym, tym bardziej sama gra cię tym wynagrodzi. Trzeba spokojnie, tu się nie można śpieszyć, to po prostu trzeba wszystko na spokojnie wyczekać. To tam z boku jest. A tak jak teraz, nie puści się za szybko, ani nie za późno. Nie podpił się. Dawaj, nawijaj się. No widzę, że one też w różny sposób lecą. Tamten leciał bardziej zsynchronizowanie leciał do tego. Nie jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć, tutaj dostać do znajdźki. Kolej, nie zauważyłem tej lampy. Okej, okay, tutaj się kończy nasza podróż. Już nie ma ciura, żebyśmy tam... Okej. Okay. No tutaj sobie dedniemy, żeby się szybciej dostać na górę. Czasem przypadkiem dało się to zrobić. I... Ała. To zabolało, czyli nie lecimy w lewo, tylko w prawo. Oj. To są kable, żeby wskoczyć. I to za zabatki. Nie wiedziałem, że życie w łuczku jest takie... takie trudne. Aha, wow. Jak ja mam to zrobić? Co i to powinno... Tak, dobra, to się zblokowało. I teraz powinniśmy co, móc to przesunąć? A, i tutaj to zapada. Na zapadkę i... Mamy jedno? Kurczę, to w ogóle za maszyna, ale nie mam pojęcia. Nie przypominam, że żadną maszynę, to może byśmy ją używali, nie wiem. Takie to wielkie. Dobra, proszę nie komentować. Ja wiem, nie zauważyłem. I dalej, dobrze, że to jeszcze nie trzeba ten... uważać na tą naszą pępowinę, bo to już by było totalnie, kurde, chore. Mamy? Czyżbyśmy mieli bossa? A mamy, kurde. Kolejne wspomnienie. Okej. Okay. Co to jest? Tutaj to szczepne. A! Wyłączyliśmy to. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Ale to się mówi. I tak, i na dole zaraz pełno robactwa. Takie ja nienawidzę robactwa. Aha, dobra. O, słyszę, kurde, karaluchy tutaj.
to już się kurde szykuję. Już głodny kurde. Tyle papieru macie, papier życia nie. I co mamy zdobyte? Okej, okay, mamy tutaj dodatkowe wspomnienia. The survivors turned out to be pillagers. Their promises were hollow and the process was toxic. Now the young move south and the old are left behind to tend to the wounds. Aha, to jest właśnie... Właśnie to, co widzieliśmy. Martwe ryby. Będę jeszcze jedno na pewno. Czy będą te dwa? Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze pięć etapów przed nami. Ciekawe. Jestem ciekaw, gdzie teraz się będą otwierać, bo już tak naprawdę zobaczmy, czy, co tam żeśmy zrobili. A czy wy na pewno wiecie, bo żeście liczyli te wszystkie pierdółki, haka tego nie liczyłem, bo się skupiłem na samej grze i gadaniu po prostu, no. Jak mam, to są 4 z 5, no to zdobyłem, 3, no i to też zdobyłem 3. Tylko pytanie teraz, gdzie są kolejne? Aha, to no, tak jak myślałem, że te kolejne po prostu drzwi się otworzą. Zobaczmy tutaj to, nie. No, nastawimy sobie to na kolejny odcinek, to eksplorowanie tego, ale już wiemy, że to jest po prostu kolejny etap, tam kolejny właśnie tutaj pokój się otworzył, ale to będzie na razie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. Jeżeli jesteś nowy na kanale i podoba ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji, zapraszam mojego Discorda, no i to by było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków z gry Unrivalu, zobaczymy, prawdopodobnie skończę jedynkę, będę grał w dwójkę, ale to już zobaczymy wszystko w planie, jak to wyjdzie, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.